31 stycznia wspominamy błogosławionego Alojzego Talamoni, prezbitera. Alojzy urodził się 3 października 1848 roku w Monzie koło Mediolanu na północy Włoch. Był drugim z 6 dzieci w skromnej pobożnej rodzinie. Ochrzczono go kilka godzin po urodzeniu. Jego ojciec był kapelusznikiem, a Alojzy razem z nim często służył do mszy świętej. Wtedy zaczęło kształtować się jego powołanie. Uczył się w szkołach prowadzonych przez zakonników, skończył seminarium duchowne w Mediolanie i uzyskał święcenia kapłańskie 4 marca 1871 roku w wieku 23 lat. Przez całe swoje życie Alojzy był wykładowcą w Mediolanie i Mondzie. Jego uczniowie, wśród których był przyszły papież Pius XI, wspominali go jako wybitnego nauczyciela oraz wzorowego kapłana z gorliwością pełniącego swą posługę. Był cenionym kaznodzieją. Z wielką cierpliwością przez 50 lat każdego dnia spowiadał licznych wiernych w katedrze w Monzie. Był prawdziwym męczennikiem konfesjonału. Szczególną miłością darzył chorych, zwłaszcza tych, którzy przeżywali duchowe trudności. Alojzy odznaczał się wielkim miłosierdziem. Był człowiekiem otwartym na wszystkich. W 1893 roku został wybrany do Rady Miasta Monzy. Jego zaangażowanie polityczne było ukierunkowane na potrzeby szkół i przedszkoli, jak również na poprawę stanu dróg publicznych i oświetlenia oraz obronę wartości moralnych. Alojzy angażował się również w zakładanie domów dla ubogich i ochronę małych przedsiębiorstw, w dystrybucję lekarstw dla ubogich i poprawę warunków w więzieniach. Jego działalność społeczna, którą prowadził przez 20 lat, zjednała mu także sympatię przeciwników politycznych. Nazywano go prawdziwym ojcem ludu. W 1891 roku założył Zgromadzenie Sióstr Miłosiernych w Gerarda. W przemówieniach do zakonnic zwykł powtarzać: bądźcie pokorne, serdeczne, rozpalone miłością. Zgromadzenie to prowadzi nadal swoją działalność, otaczając opieką chorych oraz ludzi znajdujących się w potrzebie i przeżywających trudności. Ksiądz Alojzy zmarł 31 stycznia 1926 roku w Mediolanie. Miał 78 lat. 21 marca 2004 roku Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie beatyfikacji mówił o nim: wiernym odzwierciedleniem Bożego miłosierdzia jest kapłan Alojzy Talamoni. Najbardziej znany z jego wychowanków z niższego seminarium w Monzie, Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI, powiedział, że ze względu na świętość życia, światło wiedzy, wielkość serca, znajomość magisterium, gorliwość apostolską i zasługi na polu działalności publicznej jest on dumą Monzy, klejnotem duchowieństwa ambrozjańskiego, przewodnikiem i ojcem niezliczonych dusz. Nowy błogosławiony niestrudzenie posługiwał w konfesjonale i niósł pomoc ubogim, więźniom, a zwłaszcza biednym chorym. Jakże wspaniałym przykładem jest dla nas wszystkich, kapłanów oraz Zgromadzenie Sióstr Miłosiernych, zachęcam, aby w szczególny sposób naśladowali jego przykład. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Alojzego na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.